Siemaneczko mordeczki, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Inceplik i witam w kolejnym odcinku Metro Exodus i witam was mordeczki w tajdze, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie. Troszkę sobie ściszymy, bo zdecydowanie za głośno, teraz powinno być git dla moich uszu. Ogółem, co się działo w ostatnim odcinku? No jak wiecie, przypłynęliśmy sobie tutaj na tajgę, to znaczy wpadliśmy do wody, nie mamy żadnego eku. Co jest mega niefajne. Ci tutaj co byli, tych co zostawiliśmy, nam uciekli, więc zostałem tylko ja. Ogółem zostawiliśmy tam jeden domek niezlutowany, bo dopiero co ogarnąłem, że można tam wejść, nie? Także pozdro. To też sobie weźmiemy, bo tak jak mówiłem wcześniej, a w sumie tego się chyba nie da, wiecie? To żeśmy się zablokowali, ale to nieważne. Tam się chyba wejść nie da. Ale mordeczki, tutaj ominęliśmy cały budyneczek do przeeksplorowania byki. Tutaj też jakieś... Wiecie co, tam sobie ją pójdziemy później, ale wydaje mi się, że to jest taki jakby skrót, czy coś na serio. Także tutaj w tym budynku nie byliśmy, o, przy okazji tutaj znaleźliśmy jeszcze bełty, które jak najbardziej nam się przydadzą. Tam już raczej iść nie będziemy. Ale wejdźmy, zobaczmy sam budynek. Naładujmy sobie tutaj latarkę na maksa i zobaczmy, co będzie w tym budynku. Tutaj kolejne trupy. Jest zejście na dół, czego bym chciał uniknąć, no ale wiecie. Wszystko sobie sprawdzimy. Są jakieś itemki. Jedno też sobie pozbieramy. Chyba za dużo tych itemków też... Kurczę, za dużo tych itemków też chyba nosić nie możemy przez to, że właśnie... O, to mogę wziąć. Aha. Coś takiego znaleźliśmy, coś takiego. A, czyli coś nic nie będzie pisał. Nowa pocztówka. Pocztówka 16. Tych pocztówek jest... Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ile tych pocztówek jest, ale tych pocztówek parę jest. My już bardzo dużo ich chyba minęliśmy. No niestety nie udało mi się. Mój wzrok niestety zawodzi mnie i można wejść na górę. I niestety nie widziałem za bardzo. Jest amunicja do tego. Nie wiem, czy ona nam się przyda. Jest za to kaseta, możemy ją odsłuchać. Prawie 2 miesiące. My sobie wejdźmy na górę zaraz. Później zejdziemy na sam dół, zobaczymy. Czy to jest jakiś... Nie. To mi się bardziej podoba. Wiem, że ten ma lunetę, ale kurczę, byki... przez tą lunetę to nic nie widać, wiecie? Już się próbowałem kiedyś wcześniej. Aha, bo my mogliśmy tak o tędy sobie przejechać, tak? Kurka wodna. Czyli tak można byłoby to po cichu zrobić, nie? Czyli tędy można by było to po cichu zrobić. No ale skąd ja miałem wiedzieć? Tutaj kolejny trup. Jakieś bełty tutaj też. Tej skrzynki tutaj nie możemy otworzyć. Więc tutaj metro pewnie tak jest. Metro 2035. Więc schodzimy sobie do dołu. A tutaj wąż. Maska. Już spokojnie. Ło, panie. A tutaj kolejny truposz, proszę państwa. Nie lubię schodzić do jakichś takich podziemi. Ło, ale tu trupów jest, nie? No, rozumiem, że tutaj wszystko zatopione, nie? Na szczęście te trupy się nie ruszają, więc o tyle dobrze. Tam jest ten wąż dziwny. Czy coś tu jeszcze będzie? Może jakaś będzie tutaj znajdźka, co? Ło! Ale mnie przestraszył, nie? Jo, cię sunę. Ej, totalnie się wystraszyłem teraz. Bo jest coś do noktowizora naszego, byki. Fajnie. Będziemy mieli chyba nowy noktowizor. Super. Jak się ściągało noktowizor? Enko chyba, nie? No i tak w sumie nam nie będzie potrzebny, bo... Chociaż w sumie... Bardziej klimatycznie to wygląda, co? Dobra. Ale na razie sobie go ściągnijmy, bo tam więcej już nic nie było. Tą linką byśmy się dostali na tamtą stronę, teraz już nie musimy, bo i tak ich pozabijaliśmy. Wiem, można było to zrobić po cichu, wiadomo, no, ale kurczę, byki, powiem wam tak.
Ja jestem zawsze pozytywnie i dobrze nastawiony do innych, ale no jak ktoś mnie tutaj zaczyna za przeproszeniem napierdzielać do mnie z łuków, no to sorki, no ale no. Aha, ściągnijmy sobie. Boże. Zapomniałem przyciski, nie? Ściągnijmy sobie maseczkę. Teraz i później się dziwię. Nice, co się stało ze wszystkimi apteczkami? Jak to Nina? Przecież miałem tyle apteczek. No właśnie. Można tutaj też można zejść do dołu, patrzcie. Tu z buta wjeżdżam można zrobić. Trzeba z buta wjeżdżam zrobić. Okej. Okay. Tam trzeszczy, krzyczy, nie wiem co. O, patrzcie państwo. Coś tu jest takiego dziwnego, ale... Błogórki latające w powietrzu, pozdro. Może jakaś apteczka będzie. Sama amunicja... Patrzcie, pokazuje się w ogóle amunicja, a tak naprawdę jej nie ma. I w sumie tutaj to nic nie było za bardzo. No dobra, wychodzimy sobie do góry, bo bez sensu będziemy tutaj łazić. No, gierki lutowania. No ale ta gierka Metro Exodus właśnie wygląda zazwyczaj, nie? Tam jeszcze była drabina, ale wydaje mi się, że to będzie ta sama drabina, znaczy... Do góry to do góry, nie? No, nie ma innego wyjścia później. Tu będziemy musieli zjechać na dół, znaczy na tą drugą stronę, bo tam się wybieramy. No i tu jest ta drabina, nie? Tu jest ta drabina, a tutaj jest wejście wyżej, bo tutaj więcej nic nie ma. Tu jest jakaś notateczka. Wróciliśmy z tego obozu, tak jak wyrosliśmy z dziećmi zabaw. Teraz wyruszamy w las, przyrzekamy stać się lepszymi, silniejszymi i przetrwać w tym nowym świecie. 147 podpisów. No, podpisów nie pokazano. Nic, jeszcze żyjemy. Jak na razie. O, fajnie. Urwała się. Urwała się nam linka. Ale jest gitek, jak jeszcze żyjemy. O, panie Boże. To są wilki, czy to są te? Uuu. Jest misiu. Jest misiu. Tam do lasu to ja nawet się nie wybieram, wiecie? Nie ma opcji. Opcji nawet. Taki sklep w ogóle na zadupiu takim trochę. Czy... Zobaczmy mapę. A, tu przodu. Okej. W ogóle widzicie, mega mało jest ten teren, nie? Do eksplorowania tutaj, bo tam to wszystko... To wszystko, to tylko to, gdzie zielone można się tak praktycznie przemieszczać, jak coś. Za dużo tego terenu nie ma. Tam są te wilki przyswojowe. O, panie! Ale mnie tu walnęło. Jakaś jaskinia jest. Jaskinia Alibaby, byki. Ja tu nic nie ma za bardzo, tylko skrzynka na... No walnęło mnie nieźle, nie? To myślałem, że można tam jakoś na górę wejść czy coś, a to taka pułapka jakby. Dełt sobie weźmiemy, bo szkoda go wyrzucać. To trochę dziwne łażenie po lesie, ale sobie sprawdzam. Idźmy stąd. Tam jest coś, świeci się. Ja pierdziule. Się przestraszyłem.
Idziemy tam? Idziemy tam do góry, co? Jakiś zapis mamy. Tutaj coś mamy jeszcze. O, jak widzicie, oni wszyscy mieszkają na drzewach. Mieszkają wszyscy na drzewach. No w sumie takie dosyć, dosyć logiczne, nie wiem, o co chodzi. Wreszcie opuszczyliśmy obóz. To jest życie. Wczoraj udało mi się ustrzelić jelenia. Inni ganiali tylko za zającami. Wychowawca pochwalił mnie w czasie wieczornego apelu. Jutro dokończymy wędzarnię. Na pewno zimą nie umrzemy z głodu. Ale tym pójdziemy sprawdzić, co z miastem. No czyli jakieś tutaj plany... Plany... Można się tu przesłać w ogóle. Plany... między innymi do wyprowadzki takie trochę, nie? Tam można by przejść... na drugą stronę, tak? I... Pytanie, czy... Czy jest tam sens przechodzić, bo nasza misja idzie troszkę w innym kierunku. Ale zawsze możemy sobie te miejsca, wiecie, posprawdzać, nie? Dobra, to sobie tak zrobimy. Tak wiem, troszkę po... O Jezus. Chociaż w sumie... To za wiele się nie różni. Co jest? XD, dobra. To lepsza celność jest. Ej, wiecie co, wyśpimy się może do rana? Bo tu w sumie mamy to łóżeczko, to z rana wydaje mi się, że będzie nam lepiej się tutaj eksplorowało to wszystko niż po nocy. Także... Cyk, śpimy do rana. Pójdziemy sobie tam, zobaczymy co tam jest. To na świecąco szczpo? Ale fajnie to tak, mega klimatycznie. Też bym tak chciał mieszkać w lesie, na jakimś tym. Miejmy nadzieję, że nas jakaś apokalipsa kiedyś nie dopadnie. Ale wiecie co robić, jak będzie apokalipsa, to pamiętajcie, mieszkajcie na drzewach. A nie da się na to, nie da się, da się, da się. Dobra, da się. To dwie strony chyba nawet prowadzi to, wiecie? Coś tu słychać, jakieś dźwięki dziwne. Jeden był? No trudno no. Ja go nie chciałem zabijać w każdym bądź razie, ale mołotowy mieli, patrzcie. No i kurczę, kolejna notateczka. Wow, pomysł z woskiem okazał się fiaskiem. Mikstura zmienia w butelce swój stan na stały, przynajmniej pali się całkiem nieźle, znowu muszę zmienić proporcje. Dobrze, że jest tu sporo butelek sprzed wojny, ciężko byłoby je zastąpić, jeśli chodzi o paliwo. Niedługo powinniśmy się udać, rozwiązać ten problem na pewno. A może żywica sosnowa to powinna nadać mieszance lepkości? Żywica daje za dużą gęstość, mieszanka ma za słabe rozpryski, nie pali się za dobrze. A może pójdę za radą wychowawcy i ją przedystyluję? Powinna działać tak samo jak benzyna, cholera, ale boli pięknięty zbiornik, takie moje szczęście. Poważyło mi twarz i zupełnie spaliło brwi. Mam 2 litry destylatu, mikstura płonie aż miło. Gotowe, idealna formuła, 2 części tłuszczu, 5, 1 wosku, tam tego, dobrze się rozpryskuje, jest lepka, świetnie się pali, ciężko je ugasi. Teraz Roma na pewno zrobi instruktorom, czyli jakiś ten robili, nie? Jakąś ciekawą rzecz do tego. Wydaje mi się, że do łuku, no bo skoro oni łukami tu strzelają, to patrup, to pewnie do łuku, nie? Aha, to jest chyba to powrót. A tutaj mamy jaskinię. W której miejmy nadzieję, że będzie coś ciekawego. Tędy tego tak można się przecisnąć, rozumiem. Gdzie nas to wyprowadzi, że tak powiem? No, kolejny wąż gdzieś słychać. Wąża. Tam się pali światło. Tutaj też w sumie. O, ja pierdolę! Jezu! O,
O nie, nie wierzę w to. O nie, co tam tak było głęboko, że utonęliśmy? Serio? Prawie utonąłem XD, pozdro. Nie, no teraz to się przestraszyłem mega, nie? Tu jest wyjście. Jest to? Tu jest wyjście jakieś. Gdzie nas to wyprowadziło? Gdzieś tędy. Aha, czyli tak teoretycznie no za dużo to tutaj nie było, nie? Dobra, wracajmy na jakąś na główną ścieżkę. Ale to chyba też trzeba tamtędy, nie? Czy można by było jakoś. Bo wiem, że na pewno tą można tutaj. To polecimy sobie tą linką, nie? Żebyśmy nie chodzili tyle. To polecimy sobie tą linką. Na górę. Ale powiem wam, że przestraszyłem się mega tego, nie? Tego kraba dzikiego. Może coś tutaj jeszcze będzie też, nie? Chociaż wątpię, ale. Ale zawsze może coś tutaj być też. Jakaś tutaj delikatna znajdźka może być schowana. No ale no, niestety nic nie było nie. Coś poleciało tam na początku, patrzcie, nie wiem co to było, ale poleciało jakieś pierwsze rzeczy. Jakieś krzaki. Samolocik, aha, dobra, poczaję. Dziwne, dziwne. No dobra. Dobra, byki. To co, udajemy się na dół, nie? W ogóle latarkę musimy wyłączyć, bo. No chyba latarkę to mieliśmy tą lepszą, nie? Dobra, idziemy. Dobra, zapis mamy, zobaczmy gdzie mam iść dalej, czyli po głównej ścieżce, tak rozumiem, dobra. Ale wiecie, wolałem sobie tu wszystko sprawdzić, popatrzeć w tym lesie. Żadnych budynków nie ma, więc tam nawet iść nie będziemy, bo to bez sensu. Dawaj, bełt. Tu jest kolejna jaskinia. By the way. Dobra. Zapalmy sobie światło. Tutaj więcej nic nie ma, chyba tylko trup. Trup i notatka. Metro 2035, tak dalej. Ich umysł nie zostanie tego pojąć. Roman jest tak samo durny jak reszta. Mieszkamy w lesie, a więc powinniśmy stać się jednością z naturą. Wilki to sprawowici władcy lasu. My wchodzimy im w drogę, to normalne, że się bronią. Nie możemy ich za to winić. Jesteśmy jak reszta. Wilki to wiedzą, rozumieją mnie. Razem pokażemy im, że życie zgodą z naturą to jest jedyna droga. No i jedyna droga, widzę, że pan niestety chyba go zeżarli, albo on sam po prostu umarł z głodu, czy coś w tym stylu. Ewentualnie może i faktycznie on. Sunę, wariaty. Tego akurat się nie przestraszyłem, nie? Ale wydaje mi się, że albo one go zjadły, albo wiecie. Jakiś taki zielony był dziwny. Co to? Nie wiem. W każdym bądź razie. Tego już się nie dowiemy. Wszelki wypadek, wiecie? Dobra. Wyłączamy sobie to. Teoretycznie, no, chłop chciał, no, lepiej, no, wiadomo, no, ale wiecie, co są ludzie w tym świecie apokaliptycznym. Dobra. Znowu woda. Tam ktoś jest. Może nie będzie ten strzelał. Zobaczmy. Musimy go zabijać na powietrze. Czużak, idź swojej drogi! Ja ciebie nie wrak!
Ну, стреляй! Я смерти не боюсь! Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Я не струсил. Не будешь стрелять? Нет. О, правильно, значит, говорят. Не все чужаки злодеи. Вон и Олька вашего защищает. Говорит, нельзя его без лесного суда к столбу. Он тоже вроде... Ничего, нормальный. Поспеши, сможешь ему помочь. Только прошу, не убивай наших, они хорошие ребята, все. Просто нам слишком часто приходится защищаться. Wszystko? Dobra. Ja nie mam apteczek nawet. Możemy coś zrobić? Tak, no, możemy. No, znaczy, prawidłowo ja tak zrobił. No to króliki. Myślałem, że im klatkę otworzę. Dobra, mamy kolejną notatkę. Które to było? To nie? Nie. Wreszcie opuściliśmy obóz, to jest życie. Wczoraj udało mi się ustrzelić zielenia. Nie, to nie to. Byłoby lepsza, potrafię łowić rybę, mogę nazbierać grzybów. Myślałem, że jeden strzał wystarczy, nie zabiłem go z okno. Czym mnie ciągnąłem za spust? Każdy tak robił, ale ja już nie jestem w stanie ciągle każdą to robić. Nazywają mnie tchórzem, ale nie umiem zabijać, nie jestem mordercą. Ciekawe, o kogo tutaj chodzi, czy o zabijanie zwierząt, czy o zabijanie ludzi, nie? Bo w sumie, tak jak on powiedział wcześniej, to mieli dużo tutaj takich właśnie osób, które musieli, no, zabijać, nie? Więc, no, czy chodziło mu o ludzi, czy też chodziło mu o zwierzęta, nie? No bo każdy ma też swoje teorie, nie? Czyli na przykład zabijanie zwierząt może być dla niego złe, czy na przykład, no, zabijanie drugiej osoby też jest złe, więc jedno i drugie, nie? Ale no, o co mu tutaj chodziło, to nie wiadomo. W każdym bądź razie się tego nie dowiemy. Zaraz padnę przypadkowo. Co ty robisz, chłopcie? Utknąłem. Aha, dobra, pozdrawiam. Dobra, okej. Co dalej? Chyba tą linką, nie? Na górę. To się tak da? Bo się tak nie da. Tędy? Tędy chyba. Nie wiem, nie jestem pewny w ogóle. A, tu jest drabina, dobra. Bo widzę, że tu lina jest, więc się myślałem, że ten jakoś trzeba wejść, ale kurczę, nie zauważyłem tego, nie? A no bo oni właśnie zabijają te wilki, patrzcie, wieszają ich głowę, nie? Więc no chłopowi to się nie spodobało, tak? Co najmniej. Tędy wyjść nie możemy, czyli tylko schodzimy na dół. Czyli tylko druga w... tylko w tą stronę droga. Tego węża to trzeba uważać, nie? Aha. No to... O, смотри, a może второй. Ja говорил, że тот nie один był. No, снимаем его тогда i w лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осека моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умная сильно. Сначала учитель защищал... Ну, они трохи как дети, не? Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак. Ого. Чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. No i git. Udało nam się wydostać. A co z naszym plecakiem? Bo nic z tego, dobra, ten tutaj zginął. Tam było w ogóle jakieś dziwne wejście, nie, jednak nie. A on uciekł do wody, dobra, okej.
To można wejść na górę, spoczko. No myślałem, że będziemy już pić plecak, bo jednak apteczki nadal nie mam, nie? A oni tutaj sobie po prostu mieszkali chyba. I nadal bez apteczki, nie? Jak coś, więc troszkę lipa. No ale trudno, trudno, Biki. Tak, gdzie nam dalej? Możemy iść prosto, ale prosto to jest już chyba po misji, nie? Więc pójdziemy sobie na górę, zobaczymy co tam jest. Tutaj do góry sobie wejdziemy. Tam później zobaczymy. Tak jak mówiłem, tajga to chyba jedna z moich tutaj ulubionych miejscówek. Dlatego, że no, najbardziej klimatyczna, nie? Najbardziej klimatyczna. Dobra, tu możemy tak sobie przejść. Tylko najpierw sobie polutujmy tutaj to wszystko. Najbardziej klimatyczna, ładnie zrobiona. A ładnie też zrobiona tego. Jak to się nazywa? Wybrzeża i to wszystko, nie? I te domki w ogóle tutaj, no tak wiecie. Wygląda jak dosłownie, jakby oni po prostu siedzieli i to robili, nie? Dosłownie każdy szczegół pięknie, ładnie detalowany. Pewnie są jakieś bugi, bo zawsze są. Wcześniej wam pokazywałem we wcześniejszym odcinku, że były bugi takie. W sumie widzieliście, ale no... Mówię. Стогат, выбрался! Ты молодец! От хозяина леса уйти. Не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак! Пожарничал я. Умчачи. Ну, стреляй. Или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наших защищал. Не ссал. Девочек не обижал. Учитель, я пришел. Можно я... Chyba zginął i tak czy siak, no to git. Oj, mamy te wybuchowe bełty. Super. I tak. O, zróbmy sobie kosy. Co on robi? O, świetnie. Mamy te wszystkie lufy, ale to ta najlepsza jest. I to sobie zainstalujmy. Dobra, żyjemy sobie tej apteczki. Aha, no, czyli no zginął, no to tak myślałem, że zginie. Ło! Tu mnie bardzo ciekawi, co tutaj jest, bo tam już widzę, że nic nie ma. Tamtędy to byśmy jechali tą drogą, nie? A tutaj nie ma nic. Dobra, tu lecimy do przodu. Tu lecimy do przodu. No, przodu. Poszli sobie czy nie, bo... Oh.
Łopanie, skąd dostałem? Skąd oni strzelają tej? Oni się chowają za tym dziobem. O ty kurka wodna. Dobra, on się poddał. Na, gadzina! O nie, oni zamknęli bramę. A jak oni zamknęli bramę, to będzie lipa. Troszkę żeśmy zrąbali to. Może teraz gdzieś indziej mnie wczyta. Kurde. Czemu nas wczytało tutaj w tym momencie akurat? Dobra, zróbmy sobie... Wiecie co? Zakończmy sobie tutaj w tym miejscu, nie? Bo oni już zaczęli bić w dzwony i po prostu ja już tego nie przejdę, nie ma szans tego teraz w tej możliwości, to, bo co jest, to nie wiem, to jest na hardkorze, żeby to przejść. Dlatego zakończmy sobie tutaj w tym miejscu i później ja to przejdę jeszcze delikatnie raz i po prostu kawałeczek ten przejdę i być gignę. Także dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego. Cześć.